Systemowe leczenie przedoperacyjne stosujemy u tych pacjentek, które mogą z tego oczywiście odnieść korzyść. Największą korzyść systemowego leczenia przedoperacyjnego odnoszą oczywiście pacjentki z HER2 dodatnim rakiem piersi oraz z rakiem piersi potrójnie ujemnym, dlatego że poprzez zastosowanie tego leczenia systemowego możemy ocenić, czy guz, który mamy w obrębie piersi oraz węzły chłonne pachowe, które mogą być patologicznie zmienione, ulegają regresji wraz z kolejnymi kursami tego leczenia. Dzięki temu, jeżeli dochodzi do takiej remisji, takiej regresji, możemy zastosować o wiele mniej okaleczające leczenie, czyli zamiast mastektomii na przykład możemy zastosować leczenie oszczędzające. Zamiast limfadenektomii, zamiast całkowitego usunięcia węzłów chłonnych, możemy zastosować biopsję węzła wartowniczego. Dzięki temu pozostawiamy piersi, efekt kosmetyczny jest bardzo dobry, pozostaje czucie w obrębie skóry, brodawki piersiowej. Ta pacjentka czuje się lepiej, jest mniej okaleczona. Druga bardzo ważna rzecz, nie usuwamy węzłów chłonnych pachowych. Zmniejszamy ryzyko wystąpienia obrzęku chłonnego kończyny górnej. Obrzęk chłonny kończyny górnej, jeżeli jest bardzo nasilony, jest ogromnym kalectwem, jest ogromnym dyskomfortem nie tylko estetycznym, ale także funkcjonalnym dla chorych. Więc jest to ogromna korzyść dla pacjentki, która może wyjść z leczenia onkologicznego, bardzo skutecznego, nieokaleczona. Pozostają czasami tylko niewielkie blizny na skórze, a funkcja, kształt, efekt estetyczny nadal jest bardzo dobry. No i oczywiście wielką korzyścią jest to, że pacjentki, które nie odpowiedziały całkowicie na to leczenie przedoperacyjne, mogą zostać poddane uzupełniającemu leczeniu, również spersonalizowanemu, tak, ażeby ich rokowanie jeszcze uległo poprawie.